2016 to dla mnie rok przełomowy. Przede wszystkim praca w Paryżu, odkrywanie Paryża, tego miasta, całej Francji. To też spełnienie marzeń, bo zawsze w domu pełno kultury francuskiej, piosenka francuska, język francuski i nagle ja w Paryżu. Praca z tą niesamowitą orkiestrą, filharmonikami Radia France to spełnienie marzeń, ale też poszerzenie mojej wyobraźni muzycznej, nabycie kontaktów, poszerzenie kontaktów w świecie. I myślę, że to będzie procentować. Przede wszystkim te koncerty, które za mną z filharmonikami w Paryżu będą teraz procentować na cały świat. Zawód dyrygenta to taka kombinacja różnych cech osobowości. Trzeba być świetnym organizatorem, wybitnym muzykiem, pracusiem, domatorem, tak żeby usiąść nad tym dziełem i wypracować daną wizję. Tak naprawdę nikt się nie zastanawia nad tym, ale dyrygent 90% swojej pracy wykonuje sam w domu. To 10% to już jest praca z orkiestrą i może z tych 10-2% to jest finalne dzieło, koncert publiczny. Więc to jest zrobek różnych osobowości, różnych cech charakteru. Niektóre przeważają i to stanowią o tym, świadczą o tym, że każdy z nas jest inny i możemy pokazywać to, co robimy w różny sposób. Kobieta dyrygent. Ja w ogóle o tym nie myślę, pracując z orkiestrą. Jestem kobietą i jestem dyrygentem, nic w tej mierze nie chcę zmieniać, więc przychodzę i jak najlepiej wykonuję swoją pracę. Jest to zawód ciężki, trudny dla kobiet i dla mężczyzn, to nie podlega dyskusji. Natomiast ważne jest to, żeby kochać to, co się robi i żeby to robić profesjonalnie. Jednym z moich pierwszych koncertów było akompaniowanie dwóm marimbofonistom. Są to wielkie marimby, które stoją po mojej prawej i lewej stronie. Orkiestra przede mną. I w pamięci zapadł mi jeden szczególny moment, bardzo trudny rytmicznie i bardzo trudny dla mnie, ponieważ zawsze tempo, które sugerowałam, było tempem za szybkim dla solistów. W momencie koncertu bardzo staram się skupiać na tym, żeby ten fragment, który zbliżał się nieuchronnie, wypadł dobrze, żeby nie zepsuć pracy solistom. I pamiętam ten moment zespolenia z solistami, tego kontaktu niewerbalnego. Nawet nie patrząc na siebie, wyczuwaliśmy intencje pomiędzy sobą tego czasu w muzyce, który jest bardzo, bardzo ważny i który, nad którym ja panuje i który ja muszę narzucić tak, aby nikomu nie przeszkadzać, tak, aby w pełni zrealizować możliwości solistów. I pamiętam, że ten moment naszego obopólnego zrozumienia to była eksplozja energii, eksplozja wszystkiego pozytywnego. W moim życiu było wiele wspaniałych nauczycieli, przede wszystkim w Akademii Muzycznej, później podczas wielu kursów mistrzowskich, podczas studiów w Wiedniu. Oczywiście wielu dyrygentów widziałam, czy to na koncertach na żywo, czy podczas różnych transmisji koncertów. Wielu przede wszystkim słyszałam, osłuchując się z muzyką, ale szczerze powiem, że nie mam jednego idola. Nie mam takiej jednej osobowości, w którą się zapatruję. Każdy z nas jest inny i od każdego chciałabym coś innego uszczknąć. U jednego dyrygenta podoba mi się, jak interpretuje muzykę Brahmsa, u innego, jak radzi sobie z klasykami. Dlatego staram się jak najszerzej patrzeć na te wszystkie dokonania dyrygentów. Po co dyrygent w orkiestrze? Zawsze odpowiadam pytaniem na pytanie, po co reżyser w teatrze, po co dyrektor w filmie. To jest osoba głównodowodząca, która zna zamysł całości, która nad wszystkim czuwa, która wypracowuje pewną formę. Oczywiście każdy z muzyków ma swoje nuty, tak jak każdy z aktorów na scenie czy w filmie zna na pamięć swoją kwestię.
Natomiast potrzebna jest ta osoba, która wszystko scali i która poprowadzi już w tym końcowym, finalnym koncercie, poprowadzi i przeprowadzi formę utworu.